Projekt współpracy nosi nazwę KRAM. Jest to nazwa podstawowa, ale równocześnie jest to akronim, który w rozwinięciu tworzy hasło i ideę, która przyświeca nam w trakcie trwania całego projektu. Krzewimy rękodzieło artystyczne mistrzów. Jest to właśnie hasło, w którym zawarta jest główny cel, rękodzieło i rękodzielnik. W idei tego, promocji tego rękodzieła odnalazły się cztery lokalne grupy działania. Są to lokalna grupa działania Dolina Soły z województwa małopolskiego, która jest grupą koordynującą. Oprócz tego dwie lokalne grupy działania z województwa śląskiego, LGD Spichlerz Górnego Śląska, a także LGD Ziemia Bielska. Oprócz tego reprezentująca województwo dolnośląskie w tym projekcie, lokalna grupa działania Dobra Widawa. Te cztery lokalne grupy działania w projekcie współpracy skupiły się na realizacji celu głównego, którym jest wykreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako miejsc kultywowania dziedzictwa kulturowego. Oprócz tego staramy się stworzyć miejsca, ośrodki, które będą pielęgnowały i rozwijały tradycyjne rzemiosło poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w okresie od lipca 2011 roku do lipca 2012 roku. Wizja festiwalu, wizja współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania tak naprawdę zrodziła się podczas Grüne Woche w Berlinie, kiedy nasza lokalna grupa działania Dolina Soły wraz z lokalną grupą działania Spichlerz Górnego Śląska braliśmy tam udział i promowaliśmy tam na Grüne Woche tak naprawdę rękodzieło. Tam nasi rękodzielnicy poznali się i stwierdzili, że fajnie by było, żebyśmy zdziałali coś razem wspólnie, żeby zrobić taką imprezę, która będzie mogła nas wszystkich związać razem i żebyśmy mogli się lepiej poznać. Thank you.
KRAM to przede wszystkim współpraca rękodzielników, warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców obszarów objętych projektem, jak również pokazy, stoiska wystawiennicze i przede wszystkim idea krzewienia rękodzieła. Dzięki takiemu projektowi mamy coś bardzo ważnego. Mamy potencjał rękodzielników, mamy potencjał artystów, mamy potencjał ludzi, z którymi możemy współpracować. Efekt tego projektu to stworzenie bazy twórców z naszego obszaru. Myśleliśmy, że twórców na naszym obszarze nie mamy. Wiedzieliśmy o sporadycznych osobach, które zajmują się rękodziełem. Natomiast przystępując do projektu, nie wiedzieliśmy, jak on do końca się zakończy, jakie przyniesie efekty. Natomiast efekty są bardzo zadowalające. Stworzyliśmy bazę, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej www.ziemiabielska.pl. Baza zawiera już w tym momencie 150 osób tworzących z obszaru LGD Ziemia Bielska. Z 8 gmin powiatu bielskiego. Cały czas jest rozbudowywana, przybywają nowe osoby. Teraz baza powiększa się na zasadzie, można powiedzieć, poczty pantoflowej. Jeden twórca mówi swojemu znajomemu i tak dalej. Nawzajem dbają o to, żeby uzupełniać zdjęcia prac.
współpracy dobiega końca, ale współpraca między rękodzielnikami i osobami współtworzącymi projekt KRAM oczywiście się nie kończy. Już teraz widać, jak rękodzielnicy z poszczególnych regionów sami nawiązują kontakty, wymieniają się nimi. Niektórzy z nich już zakładają firmy, niektórzy z nich prowadzą, ale jednym z ważniejszych efektów to są dwie inicjatywy powstania spółdzielni rękodzielniczych, spółdzielni socjalnych, które także liczą na dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim skupiać mają wokół siebie twórców, którzy będą nawzajem siebie wspierać i razem tworzyć i działać na rzecz rękodzielnictwa.